Ja ze mną Tomasz Wiśnik, cześć Tomek, znamy się od lat. Jak to tutaj wyglądało na tych finałach organizacyjnie, jak tutaj to wyglądało logistycznie. No i parę słów podsumowując swoją drużynę, bo jak chłopcy przed chwilą na wywiadzie mówili, to tak naprawdę po 4 miesiące oni tak mocno pracowali na ten finał, a w ogóle drużyna nie rozgrywała rozgrywek U12. No chciałem Ci też pogratulować za finał Junior NBA, ale to chyba inna bajka. Tak, no. Organizacyjnie super, gospodarze Białystok, tak jak mówiłem wcześniej w wywiadzie tutaj, no to rewelacja po prostu, atmosfera w ogóle, no, samo miasto, organizacja tych zawodów finałowych, naprawdę no, szacunek wielki. Co do no, poziomu sportowego, to my tak, nie mamy ani klasy sportowej, trenujemy, większość tych chłopców trenuje rok czasu, niektórzy trochę ponad rok, więc to dla nas już, a sam awans do tych finałów to był wielki sukces, tym bardziej, że myślę, że jednak parę drużyn, myślę, że odpadło, a nie są gorsze od nas, więc to, że awansowaliśmy, to był wielki sukces, że mogliśmy zagrać te kilka meczów na takim poziomie, to naprawdę rewelacja i tego nam nikt nie zabierze. No sportowo myślę, że 8 miejsce to tak trochę oddaje. No, przegraliśmy 2-3 mecze na styku, ale no jednak trochę tej rutyny zabrakło. Tak jak mówisz, w zeszłym roku nawet nie graliśmy w lidze, w rozgrywkach U12, bo jeszcze nie było tej drużyny. Więc jak na budowę drużyny przez rok, to myślę, że to jest... I tak chłopcy zaprezentowali się z niezłej strony. No. A ja też chłopców zapytałem o takie coś, bo niedawno u was były te finały Junior NBA. Tam się gra 5 minut niezatrzymywany. Czy to nie mogło troszkę zaszkodzić, że chłopcy... Tam się tylko bawi, ma tu poważne granie. A może by było dobrze, żeby finały Junior NBA wyglądały tak, finały Mistrzostw Polski? Nie, no to była jednak zabawa. Natomiast moim zdaniem Junior NBA powinno być dla U12, gdzie nie mają Mistrzostw Polski. Skoro to jest zabawa, to niech to będzie dla młodszych dzieci. Natomiast, no wiem, z tego co rozmawiałem z Marcinem Bolandą, to mówił, że to jest wymóg NBA, jakby, że to ma być dla 13-latków. Ale skoro oni mają Mistrzostwa Polski, to może być założenie, że to jest dla 13-latków, ale możemy się umówić my tu w Polsce, że gramy 12-latkami na przykład. Ja bym w tym kierunku szedł, żeby to była zabawa dla młodszych dzieci, skoro oni jeszcze nie mają Mistrzostw Polski, żeby oni mieli ten przedsmak, takie fajne imprezy. Natomiast ci mają Mistrzostwa Polski, to już nie powinni grać, znaczy nie powinni, no. Bawili się, no, ale wiadomo, że się bawisz, ale chcesz wygrać, więc... Przy tym rozszyku, przy kadrze wojewódzkiej też będziesz, albo nie, bo widziałem cię przy 20. Nie, no tam przy 20 to po prostu byłem... Michał Tomaszewski mnie poprosił do pomocy, natomiast tutaj jest sztab mocny, więc Wojtek Rogowski, Michał Tomaszewski, Paweł Machynia, więc... ja mam już tyle tych roczników, że... Zgodzisz się ze mną, że Mazowsze może być tak silny, że mogą być w ogóle poza zasięgiem w kadrach wojewódzkich. Jak się pozbiera chłopaków, no sam widzisz tutaj 3 drużyny, a jeszcze chłopcy są z innych drużyn. Ja myślę, że z każdego województwa trenerzy zbiorą 10. No i jaką pracę wykonają, jaką ci chłopcy pracę wykonają w swoich klubach, na obozach, no to czas pokaże, no. To mega, jakie plany na wakacje? Chcesz już trochę odpocząć, chcesz pojechać? No my mamy, no na pewno, no, znaczy my mamy, zawsze robimy 2 obozy, na początku wakacji i na końcu wakacji, taki już przygotowawczy do sezonu, a na początku wakacji trochę rekreacji, trochę integracji, bo to też jest ważne, dużo techniki, więc my kończymy rok szkolny i od razu wyjeżdżamy, dalej się bawimy w koszykówkę, a poza tym jeszcze we wtorek jedziemy na Mistrzostwa Polski 3x3 do Głuchołazów. A za chwilę wracamy i w niedzielę jeszcze do Stargardu na Mistrzostwa Polski Szkół 5x5. Więc ja tak naprawdę do 3 lipca to mnie nie ma, jestem w koszykarskim świecie. To dobrego urlopu i odpoczynku, dziękuję.